Na ten dzień wiele osób czekało z niepokojem, jednak pierwszy poranek po zamknięciu przejazdu pod wiaduktem na ulicy Mikołowskiej w Katowicach nie był wcale taki zły. Sama Mikołowska praktycznie opustoszała. Ciasno zrobiło się na bocznych ulicach, ale największy problem był na ulicy Kościuszki i autostradzie A4. Paweł Jędrusik. Tak wyglądającą ulicę Mikołowską około godziny 8 rano można było do tej pory zobaczyć zazwyczaj w weekendy. I to też nie zawsze. Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na tej ulicy nie spowodowało drogowego paraliżu. Przynajmniej na razie. To, że teraz nie ma korków, to wcale nie jest nic dziwnego, bo wszyscy już co mieli przejechać, to przejechali. I dlatego jest pusto. Niemniej jednak zobaczymy, co będzie później. Troszeczkę się rozluźniło, no bo teraz te autobusy tutaj, czy na Marii Skłodowskiej-Curie, no to też tam akurat jest troszeczkę przeciążenie tej ulicy, ale normalnie można, da się żyć. Kierowcy, którzy jechali ulicą Mikołowską w stronę ulicy Andrzeja, mogli przejechać swobodnie. Większy ruch niż zwykle był natomiast na ulicy Kościuszki, tyle że w odwrotnym kierunku, czyli z północy na południe. Tędy jeżdżą też tramwaje i autobusy, dla których to trasa objazdowa. Między innymi na placu Miarki powstały tymczasowe przystanki. Idzie się odnaleźć, to wszystko pisze. No i fajnie, no. Troszkę dalej trzeba iść, ale tak to... Dobrze. Zawodowi kierowcy zwracają jednak uwagę, że mimo braku dużych korków, wielu kierowców nadal jeździ na pamięć. No dzisiaj jest się bardzo ciężko, bo bardzo dużo nowych znaków i w ogóle nie rozumiesz, jeśli gdzie jechać. Bardzo dużo ludzi jedzie na pod prąd, nie wiem, to troszeczkę jest się ciężko. I no myślę tak, że za paru jakichś dni może będzie troszeczkę lepiej. Lepiej albo wręcz przeciwnie, gorzej. Prawdopodobnie wielu mieszkańców Katowic i regionu, obawiając się dużych korków, postanowiło dziś wybrać inną trasę lub środek transportu. Po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania i podniesieniu opłat, ruch w centrum Katowic też początkowo bardzo zmalał. Ale po kilku tygodniach wszystko wróciło do normy. Na razie zbyt dużych utrudnień nie ma, za to dla pieszych. Droga została udostępniona dla pieszych specjalnie wyznaczoną i zabezpieczoną ścieżką i ruch pieszy będzie utrzymany tak długo, jak to będzie możliwe, czyli do czasu rozpoczęcia prac rozbiórkowych na wiadukcie. Ruch kolejowy przez stację Katowice jest utrzymany. Remont wiaduktu nad ulicą Mikołowską potrwa 26 miesięcy.